Siemanko, tu znowu Szybki, witam w kolejnym odcinku Szybkich Podróży. Babia Góra, kochani, Babia Góra. Zupełnie spontanicznie, jest 1 stycznia. Dobra, wy mnie puszczacie, ja sobie pójdę. Leć, leć. Jestem tutaj z Mateuszem, Darkiem, Kasią, Olką i oczywiście Grześkiem. Startujemy z przełęczy Krowiarki, bez specjalnego sprzętu. Nie wiedziałem, że tu będę, także nie ma raczków, nie ma niczego. No i tak, to jest klasyk, tak? Babia Góra z Krowiarek. To jest trasa na 1,5 godziny, ale no zobaczymy, jak to wygląda w zimie. Jeszcze tu zimą nie byłem. Czy trzeba mieć raczki, jakie będzie oblodzenie i tak dalej. Myślę, że dla tych, którzy jeszcze tu zimą nie byli, to się przyda. Na wstępie chciałem jeszcze podziękować patronom Szybkich Podróży, którzy nas wszystkich wspierają i to dzięki nim mogę inspirować do coraz fajniejszych rzeczy. Dzięki, dzięki, dzięki. Jesteście naprawdę wielcy. Ogólnie rzecz biorąc, trochę śniegu jest. Niektóre szlaki tutaj już są zamknięte ze względu na zagrożenie lawinowe, także jest to bardzo ciekawe. Dobra, lecimy. No 1 stycznia. Niektórzy kacują po Sylwestrze, a my jedziemy w góry. Bardzo polecam. Może nie być widoczków z góry, bo chmury są dosyć nisko, ale może się jeszcze przetrze. Zaczęliśmy oczywiście od wybrania nie tego szlaku, jednak idziemy czerwonym. Standardowo widzieliście go już na GSB, ale w lecie. Szlak jest cudownie przetarty i uklepany w fantastyczny sposób, że nie ma lodu, ale w sumie śniegu luźnego też nie za bardzo, także idealny czas. Bez raczków, spokojnie. Jeśli nie będzie oblodzenia wyżej, to raczki nie są potrzebne. Sokolica, 1367 metrów nad poziom morza. To znaczy, że wychodzimy już powyżej linii lasu. Normalnie tutaj jest piękny widoczek, który możecie sobie wyobrazić albo zobaczyć w moim letnim filmiku. Jak jest widok, to wyjście poza linię lasu jest po prostu genialnym doświadczeniem. Jak nie ma widoku i jest mgła ze śniegiem i wiatr, to jest średnio, bo zawiewa drobinkami lodu. Wiatr jest tutaj zdecydowanie silniejszy. W każdym razie już niedaleko, 400 metrów do góry.
Was też urzeka, jak wszystko jest tak zarąbiście, zamarznięte, pokryte szadzią. No, coś wspaniałego. Kurczę, to wygląda jak bukiet jakiś, albo szyszki, no cokolwiek. Wtedy no, zwykłe rzeczy się robią takie nierzeczywiste, no patrzcie. Mega. Nie lubię śniegu, nie lubię zimy, nie lubię jak jest ślisko, ale jednak te względy estetyczne trochę mi... Trzeba patrzeć pod nogi. Te względy estetyczne trochę mnie do niej przekonują. Kępa 1521 metrów nad poziomem morza. I czy to już wiatr staje się dosyć dotkliwy? Jest dotkliwy czy nie jest, Kasiu? Nie? Jest idealnie. A dla mnie jest dotkliwy. Także słaba płeć niestety. Będę się musiał zabezpieczyć. To jest niesamowity efekt monochromatyczności. Wszystko tu jest białe albo szare i nie ma innych kolorów, jeśli nie ma kolorowych turystów przed tobą. Niesamowite, jeszcze jeśli jest taka mgła właśnie, no wszystko to jest jeden odcień tak naprawdę. Takie nieziemskie trochę uczucie, czy odczucie. Gówniak! 1617, jestem wyższy niż ten znak. A pokażę wam na zdjęciu, jaką on ma normalnie wysokość, to porównacie sobie, ile jest śniegu. Ogólnie straszny wiatr, zimno, masakra. Bardzo polecam mieć okulary ze sobą jako ochrona oczu po prostu, bo się przydaje. Nawet jak jest lepsza pogoda, to chociażby przed słońcem. Wybaczcie, że nie kręcę już tutaj statycznych ujęć, ale bateria pada, bo ten wiatr jest zabójczy. No nie zdążyłem włączyć kamery. Pokazało się morze mgieł, słoneczko, dosłownie na 2 sekundy i znowu chmura przyszła. Może się coś przetrze, może nie. No kurde mol, tak blisko, a tak daleko. Cudowne warunki też na widmo Brockenu, bo słońce za mną i chmury poniżej. O, 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 no widać, że jest niebieskie niebo i brakuje 2 metrów. Patrzcie, patrzcie co się dzieje. O, i znika. Było widać przez sekundę? Niesamowite. O, o, znowu. Znowu się przeciera. I znowu znika. No dobra, idziemy wyżej. Nie no, patrzcie jaka bajka. Po 2 godzinach i 20 minutach lekkiego marszu mamy Babia Góra Diablak, 1725 metrów nad poziomem morza. Tu są takie fajne murki oporowe, żeby nie wiało, ale są zasypane śniegiem, także dużo nie dają. Plecak Quechua MH100, bodajże z Decathlonu. Jakby ktoś się zastanawiał, czy działa tu chłodzenie pleców, to air cooling. No to działa, bo mi zawiewa śniegiem po plecach, także jak najbardziej ten przewiew jest. Daro otwiera szampana w nowym roku na babie. O! Jeeee! Szczęśliwego nowego roku! No! Szczęśliwego, Daro! No, rozchmurza się. Czy może mgieł się pokaże, czy nie? O, jest, jest! Tatry, Tatry się pokazują. Olka, było warto? Było. Zawsze jest warto. Było, było warto. Ta kamera spłaszcza horyzont, ale widok na Tatry oświetlone i to morze mgieł, no po prostu petarda. Lepszego początku nowego roku sobie po prostu nie wyobrażam. Nie wiem czy to widać, ale mamy widmo Brockenu na dole, drugi raz w życiu. Trochę sprowokowana sytuacja, ale jest. Pierwszy raz widmo Brockenu widziałem w Tatrach. Na mojej w ogóle pierwszej wycieczce. A tutaj mamy drugi raz. To jeszcze raz i nie umrę w górach podobno. No jest bajka. Jest kurde mega. Co prawda przychodzą i odchodzą te chmurki, no ale odsłania się ten widoczek. Coś nieprawdopodobnego, jak nas babia ugościła dzisiaj. No ale jest ten strasznie porywisty wiatr zimny. No i już no, wysysa ze mnie ciepło po prostu. Także muszę spadać.
zadzieram piece i lecę. Nie wolno lekceważyć wychłodzenia. I ubrania trzeba mieć wiatroszczelne. Już tutaj w zwykłych jeansach wyjdziesz, oczywiście, że tak, ale szybko się wychłodzisz niestety. Także jakieś softshelle, spodnie odpowiednie, to jest mus. Dobra, ostatni rzut oka i spadamy. Kurde, jakie to jest cudowne. Jak ja kocham góry. Piękne widmo Brockenu tutaj na dole. Nie wiem czy i jak widoczne, ale jest, to jest coś niesamowitego. No, wchodzimy zaraz w chmurki znowu. Także ostatni raz, moi kochani. No kurde wolno. Warto. A kto kacuje po Sylwestrze, niech żałuje. Następnym razem się zastanów. Zresztą w górach kac bardzo szybko przychodzi. Jedźcie na kacu w góry. Warto. W słońcu może teraz będzie lepiej widać. Szlak przez cały czas wygląda tak, czyli no z wierzchu słabo związany śnieg, pod spodem twarde, bardzo wygodne do chodzenia. Przynajmniej teraz, no oczywiście nie bierz za pewnik, że jak ty pójdziesz, to będziesz mieć tak samo w zimie, no bo możesz być po jakichś obfitych nocnych opadach śniegu i tu będzie pół metra narąbane, niewytorowane. No to jest już zupełnie inna rzecz. To jest przykład, jak to może wyglądać, ale oczywiście zawsze przed wyjściem sprawdź aktualne warunki. Raczki mogą się przydać. Jestem na obawie któryś raz z kolei, ale takiego sztosu to jeszcze nie było. Na okolicy aż tak fajnie nie ma, ale też zrobiło się lepiej. Las już robił się mieszany. Mamy coraz więcej... No jest ślisko. Dobra. Mamy coraz więcej drzew liściastych, tylko bez liści. A to znaczy, że do przełęczy już naprawdę niedaleko. Dzisiejszy dzień to dobry dzień. I każdemu, kto będzie na Babiej, życzę przynajmniej takich widoczków, jak dzisiaj mieliśmy. No i mamy przełęcz Krowiarki. Jesteśmy z powrotem na parkingu. Jakby co, parking kosztuje 15 zł za cały dzień. No cena dosyć standardowa. I Babia Góra zimą. Czy warto? Warto. Czy jest trudniej? Jest trudniej, technicznie jak najbardziej. Czy należy się jej bać? Nie. Powiedziałbym, nie taki diablak straszny, jak go malują. Oczywiście trzeba mieć na uwadze aktualne warunki. O,
Ktoś zgubił baterię. Zestaw do czołówki. Ciekawe, czy naładowany. No nic. Należy mieć na uwadze, że szybko robi się ciemno, że tempo marszu jest mniejsze, oczywiście zimą. Raczki się przydadzą, raki niekoniecznie, ale warto dla tych widoków. To jest petarda, naprawdę warto. Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą termos z gorącą herbatą, folię NRC i bardzo polecam kawałek karimaty pod tyłek mieć wycięty w plecaku, żeby móc usiąść gdziekolwiek, gdzie chcecie odpocząć, żeby móc usiąść na suchym. To jest fenomenalna rzecz, ja to noszę od paru lat ze sobą i nigdzie się z tym nie ruszam, szczególnie w zimie. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie. Mam nadzieję, że taki krótki, mały odcinek też Wam się podoba. Napiszcie w komentarzu, szczególnie jak ktoś zobaczył, że zjeżdżam na butach i liczył, że się wyrąbię, to napisz to w komentarzu. Jakby co, wyrąbałem się dwa razy, raz było nagrane, raz poza kamerą. Daj suba i przy subie jest taki dzwoneczek, kliknij go, bo ja czasem wrzucam posty dla Was, po prostu nie filmiki, ale posty na YouTubie i jeśli klikniesz ten dzwoneczek, to będziesz miał powiadomienia o tych postach. Do zobaczenia, pa! La, la, la. La, 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 la.